Do lata, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja już zabierałem głos i nie miałem zamiaru zabierać głosu powtórnie, ale jednak postanowiłem odpowiedzieć na ten zarzut, który tutaj padł ze strony jednego z moich poprzedników, że rząd nic nie robi, jeśli chodzi o retencję wód. I ja mogę podać przykład ze wschodniej Wielkopolski, bo biorę udział w rozmowach i działaniach, które zostały już właściwie sfinalizowane, bo została podpisana już umowa na działania, które doprowadzą do tego, że zwiększymy retencję o 1 mld m3 wody. Rzecz polega na takim działaniu, które skieruje, bo to jest wschodnia Wielkopolska, środkowa Warta, nadmiar wód z Warty za pomocą systemu rurociągów, kanałów, przepompowni do odkrywek pokopalnianych tego kompleksu, gdzie wydobywano węgiel brunatny, Pątnów, Adamów, Konin, elektrownie. I to działanie ma już swoje źródło finansowania, stosunkowo niewielkie kwoty, bo około 35 milionów złotych, 35 milionów złotych zostanie przeznaczone na te działania i właśnie taki efekt będzie już w 2025 roku. Pierwsze prace już się rozpoczęły, już te odkrywki są zalewane, więc to nie jest tak, że nic się nie dzieje i że rząd nic nie robi, żeby ten proces, jak tutaj pan poseł Eichler powiedział, stepowienia Wielkopolski zatrzymać. Poziom wód w tej wschodniej Wielkopolsce, również to dotyczy mojego powiatu, po Jeziorze Gnieźnieńskiego, bardzo mocno się podniesie, więc również odczują dobroczynne skutki tych działań wielkopolscy rolnicy. Nie tylko zresztą wielkopolscy, również w województwie kujawsko-pomorskim. To tytułem takiego wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze pan się zgłaszał.